Co za mecz, co za emocje, normalnie pachniało dogryweczką, ale tak się nie skończyło, słuchaj, kapitalny mecz, MVP, zostałeś wybrany i twój gest niesamowity, MVP oddałeś koledze, dlaczego? Moim zdaniem, no, powinien dostać to MVP, bo w najważniejszym momencie rzucił dwie trójki i to po prostu uratowało nam życie w tym meczu. Tych trójek chyba wrzuciłeś więcej niż dwie. Nie, chyba tylko dwie, bo nie. Ale słuchaj, jak ja widziałem twoje pasy, twoje podania, czasami grasz jak zawodnik z NBA, skąd to się u ciebie bierze? Dużo meczy NBA oglądasz. No, to jest MVP, to no, jest MVP. No nie wiem, lubię podawać i tak no, wyszło. Najbardziej klaczowe rzuty. Słuchaj, ale też taki moment był. W końcówce sam, ja myślałem, że na obręcz pójdzie piłka, piłka poszła obok, no. I też chyba błąd, bo po co wycofywali, jak zamiast iść do przodu, nie? Dokładnie, to mogło się różnie skończyć, ale trafił i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, jesteście dalej w grze, jutro z kim gracie? To jestem z Włocławkiem. Słuchaj, Nowak, też dobry mecz. W statystykach całkiem nieźle. Tak średnio. Mi się wydaje, że tak średnio. Ja tutaj ze sobą mam czwórkę chłopców, którzy mi się wydaje tak, no nadają ton tych, że po kolei się przedstawcie. Erik Banzet. Marcel Czarnecki. Aleksander Nowak. Mateusz Skrzek. Dwóch rozgrywających i dwóch na deskę. Czy to... A jutro z kim? No TKM Włocławek, no tam będzie walka, dosłownie walka. Ale to zwycięstwo pewnie wam doda skrzydeł. Już wam nie będę zatrzymywał, bo się spieszycie na kolację. Zresztą ja też. Macie okazję coś o sobie powiedzieć, kogoś pozdrowić. Jutro, jeszcze chcę powiedzieć, jutro nie będzie walki, jutro będzie wojna. I dobra. Ja chciałbym powiedzieć Stasie, żeby jak najszybciej przyjeżdżał, bo chcę go widzieć na trybunach. Ja chciałbym pozdrowić tatę, mamę, siostrę i Bartka Jarosza. Ja chciałbym pozdrowić i podziękować wszystkim organizatorom, naszym kibicom i oczywiście Zibiemu. Dziękuję, twój Ewal 23 doskonały, rzuca 14 punktów. Dobry mecz, a czemu ten wysoki znowu płakał? Dzisiaj, wczoraj łzy rozpaczy, a dzisiaj chyba łzy szczęścia, nie? Dokładnie. O kogo chodzi? To nie jest ważne. Pozdrawiamy serdecznie, twój idol koszykarski. Kobe Bryant. Co ja oddałeś koszulę, oddałeś nagrodę swojemu koledze, w takim razie Zibi tobie daję nagrodę koszulkę Kobe Bryanta. Dziękuję. I jego motto, wszystkiego dobrego, zrobimy sobie. Tak. Pozdrawiam Marcela i Milana z Legionowa i Arwina i Kubę z mojej szkoły. Tak, razem wspólnie na gracie, tak? To zrobimy sobie okrzyk. Korona! Hej! Czekaj jeszcze.